Cześć, witajcie, jestem Czwartek w kolejnym odcinku z Dwydańka i dwa z tej chyba na naszym kanale, dodatek Bloody Ties. No, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy historię, wracamy po tym jak śledziliśmy Chiro, który z tego co wiemy znalazł stabilizatory, dzięki którym będzie mógł tak po prostu, bo już kiedyś na nim były testowane, na jego podstawie były wymyślone, te PTD, takie pierdoły. O, dużo ogólnie renegatów. No, a Chiro to znalazł i jest niebezpiecznie i no. Ała. Bolało. No, znalazł to i najprawdopodobniej wróci do Carnage Hall, więc zobaczymy, co to wyniknie z tego wszystkiego. Sorry za to piszczenie krzesła, jak zawsze. Fajnie, że jest 100% wczytywania, a to dopiero się pojawił napis Carnage Hall i dalej wczytuję na 100%. Ten utwór jest zajebisty zawsze. To taki ambientowy, takie tum, tum, tum. Ogólnie te takie nuty ambientowe zawsze mają ten taki zawsze swój styl, dają tyle grze. Gdyby nie takie nutki, to te gry by nie miały sensu. W sensie miałyby sens, ale by były dużo takie bardziej płytsze, tak by to można nazwać. Dobrze. Idziemy. Dawniej zawody w Carnage Hall to był sport. Teraz to jadka. Yeah. Przypomniałeś mi o zimnym jak skała. Kiedy walczy, to jak widzę tam cyrku w czasach trwa. Jak myślisz, kto wejdzie? Czym mogę ci służyć? Szczerze, w sumie w niczym nie jesteś potrzebny. Niezły zakup. Dzięki za to. Jak mogę pomóc? Mogę stroje pokupywać, maski, ale tak szczerze to mi nie jest potrzebne. Takie gówienko. Schematy lodowy. Inny typ modyfikacji, które mam, w sumie to jest takie... Dobra, to co? Zaczynamy zabawę! Zeberus! Co to ma być? Niech zgadnę. Przyszedłeś obejrzeć zmagania? Skąd wiedziałeś? Jestem prorokiem. To dar. Okazuje się, że mamy problemy z dostawami. Widzisz, brakuje nam zarażonych do walk. Ciekawy rozwój sytuacji, co? Jeśli możesz nam pomóc, zgłoś się na ochotnika poza budynkiem. Dobra, zrobię to. Dzięki, ruszam tam. No to do zobaczenia później. Dopiero był ranek. Co to ma być? O ile zakład, że muszę pobiegać dookoła terenu i po prostu zagonić do tej klatki przed wejściem wszystkich zarażonych. Ej, tak szczerze, o ile zakład? 130 metrów. Czemu ja muszę obiegać to wszystko dookoła? O, ale tu jest jakiś wybór. Tu się ta sytuacja rozjeżdża, wiecie, ta droga rozchodzi, czyli coś tam będzie ciekawego. Ty co, jak mam to, to niech to będę czasem używał. Świeżak podobno przeżył noc terroru. Przegrałaś własne buty? Ale nie pas. Uwielbiam biegać po tym terenie nocą. Tak szczerze nienawidzę. W ogóle ta karta mnie zostawia, bo to jest jakaś karta walk, czy coś tam oznaczone, ale tego nie ma. To jest w powietrzu się unoszący znacznik.
Fajny Snipe i tak już jest zwalony totalnie. Na przykład metra, których nie mam odkrytych, są oznaczone jako odkryte. Trzeba po tych magazynach pobiegać i ściągnąć do klatek, bo tu już kiedyś byłem. Świetnie! Nareszcie trafił się tu... Serio, ty? Rzęciu, co ty tu robisz? No. To co zawsze. Poluję. Ale tym razem potrzebuję forsy, a nikt nie płaci lepiej niż Astrid. Miło cię tu widzieć. Rzadko zdarza się ktoś, z kim chętnie dzielę się zyskiem. W czym dokładnie trzeba ci pomóc? W polowaniu. Karnicz Hall płaci za mięso armatnie, które wykorzystuje podczas zawodów. Dostarcza mi mnóstwo tego gówna. Ale tym razem zamówili sprinterów. Nienawidzę tej gnit, ale od czego mam ciebie? Złap sprinterów, ja przechwycę innych zarażonych. Podzielimy się zarobkiem. Co ty na to? Spoko. Jasne, mogę pomóc. Jak to zrobimy? Udało mi się namierzyć 3 gniazda sprinterów. Oto ich położenie. To ważne. Karnicz Hall chce dostać świeże sztuki, dlatego masz bić ich tym, bez zabijania. Skontaktuj się ze mną, gdy skończysz, a ja zajmę się resztą. Okej, powinienem podołać. Liczysz na terenie, liczysz, że... No. Nawzajem, Szęciu. Do zobaczenia wkrótce. Ciężki kawałek chleba. Nowe schematy? Ej, to mi się podoba. Kurwa, do Villador wracać. Trawa się na moich oczach doczytuje, uwielbiam to czasem. Zawody w Carnage Hall to był sport. Teraz to Jadka. Ej, do Villador! Dopiero stąd przyjechaliśmy, ale wracamy do Villador. Cinkciu. Ogólnie ona jest tego dodatku, ona jest... Była kiedyś, to był dodatek za darmo, on się pojawił, więc było parę pierdół misji. Cholera nudnych. I mi się tego robić nie chciało. Ogólnie przynieś podaj poza miata i dostajesz parę strojów. Postać spokojna jest zawsze pomiędzy... Ma tam swoje obozowisko. No spał się. Skąd? Wiesz co? Imo? Tu mam metro? No nie, ona jest oznaczona za zrobione, ale nie mam, tego też nie mam. Chodźmy tu się prześpię, pójdę sobie tu zobaczyć co to, bo sobie powiedział, że w Carnage Hall jest coś niezarażonych i bla bla bla. Okej, zobaczę, prześpię się, zobaczę jak to wygląda i pójdziemy. Nożem usypiający mam go trafić, to będzie. Ale fajne jest, że nowe zabawki dostaję. Na przykład wybuchowe noże, których nigdy nie użyłem, też fajna rzecz. Oczywiście, usypiający co jest potrzebne. Średnie trofeum, tak. No, zamiast shurikenów sobie to wpieprzmy. Aha, czyli on tylko jest na sprintery, dokładnie tylko na to jedno stworzenie. Pierogi. Dobra. Ej, zjadłem sobie teraz. Jak powiedziałem pierogi, wziąłem mnie taka ochota na takiego ruskiego pierożka. Thank you.
Sensiu, zabiłem sprintera. Okej. Błędy się zdarzają. Za martwych nam nie płacą. Po prostu uważaj z kolejnym, dobra? Kto by przewidział, że on podskoczy? Cholerni sprinterzy to tempaki. Tylko w koło biegają. Można ich jednak zwabić, zagonić. I wreszcie osaczyć. Dzięki za cęk. Słuchajcie, dobrze zrobiłem, tylko problem polegał na tym, że on po prostu podskakiwał i upadek ten spowodował jego śmierć, bo spadł z tej wysokości, on te stwory zawsze giną od wysokości. Ogólnie wszystko, co spada, ginie od wysokości i dostaje albo obrażenia, albo w ogóle od razu ginie. I nawet jak to on robił skoki, bo podczas tego mu to przerwałem, to też zginie. I tak to wyglądało, podczas po prostu manewru mu go przerwałem i... Postaramy się dwóch kolejnych też nie zabić, fajnie by było. W ogóle sprinterzy, bo to... Tutaj te HP znowu wróciło. Jak to się stało, że sprinterzy w ogóle się pojawili? Tak, proszę czekać. Przynajmniej doczytujesz, a nie wywalasz grę, to jest fajny plus. Jak to się stało, że sprinterzy wrócili? Bo normalnie to tam doktor Hasir czy jakoś tak, on to tam zrobił. Ogólnie on przypadkowo zrobił sprinterów, ale oni byli nieagresywni, po prostu biegali z tymi gównami. No tu widzisz, taka niespodzianka. Jak to dobrze, że sztuka znów gości w naszym życiu. Dobra. Gdzie jest ten walony sprinter? Go tu nie ma. Ja tu chyba muszę przyjść serio nocą. Jakby dobra, no nic mi już... A, to nie jest sprinter, kur... Ja już miałem takie przeczucie, że mi się zdawało, że to sprinter. Dobra, chodźmy się tu przespać w sumie. Straciłem. Pójdziesz ze mną do Elysium? To duże ryzyko. Te klamry nie trzymają. Nic innego nie mam. Masz kontakt z handlarzem z łuku? Facet nie żyje od marca. Nie wiedziałam.
szkoda. Shenzhou, złapałem pierwszego. No jasne. Znakomicie. Zostaw go tutaj i przyprowadź kolejnego. I w ten sposób jak już mamy taki kryształ, można z niej zrobić magazyn. Złożony na kryształę? Uszczelki są dobre. To dlaczego cieknie? Ktoś nie dokręcił. Widziałeś, ile rdzy wylazło? Kurwa, myślałem, że jest dobrze. Masz kontakt z handlarzem z łuku? Facet nie żyje od marca. Nie wiedziałam. Dobra, lecimy. Ciekawe, gdzie będzie ostatni. W katedrze? Nie, za katedrą pewnie. Ciekawe, jak się mocno wybija, jakbym skoczył prosto na trampolinę. Serio? Tak chujowo. Tak, wiem, że się prawie baguje przez te ściany, ale ja tak lubię. Albo będzie za dnia, albo tutaj na wiatrak, więc to nie jest duża strata. No, poluję jeszcze go. Powiedzieli, że wiatrak ma już pełną obsadę. Szkoda. Robota by się przydała. Mów co chcesz, ale nic tu już nie załatwimy. No czy ty znowu, kurwa? Więc, Shenzhou, zabiłem kolejnego. Shenzhou, jesteś tam? Tak. Zaniemówiłam z powodu rozczarowania. Co się stało z Aidenem, którego znałam? Spotkajmy się. Co się stało? Nie moja wina, że ten debil podskoczył pośmiertnie. No ja nic za to nie poradzę, no. Dwa na trzy zabite, naprawdę. Ja nie wiem, jak ja to bym zrobił. Chociaż nie było źle, ale no... Dobra, to co? Do Carnage Hall. Dobra, my to kończymy. To byłoby na tyle. Ja byłem Ryczko. Powiedzmy się już w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2 Stay Human. Dodatek Bloody Ties na naszym kanale. Pa, pa!